Jak zwykle zaciesz. Tak, dobra. Mniejsza z tym, sorry za bałagan. Żeby nie było, tu mamy moje miejsce do spania. A tu mamy naszą paczkę. Oczywiście Anora chce ją otworzyć. Jak to się mówi? Zaunboxingować, tak? Unboxing. Tak. No to do dzieła. Jedziemy z tym koksem. Ale dobrą stroną to robię? Co dobrą? No czy dna? Nie wiem, zobacz. A, nożem tak. A co wyjdzie, to zobaczymy. Zapakowana prawidłowo. Oczywiście zapach mamy. Chcę ją tu otworzyć? No, dawaj. Zaraz zobaczymy. No i dobra. Widzę, mamy naszą rzecz do testowania. Tak, to będzie dzisiaj ta nasza główna. Od razu mamy gaz. Więcej nic nie wyciągaj, bo tam też będzie coś do testingu. A, czekaj, to chyba możesz. Nożyk? Pokaż. Tak, zamówiłem sobie od razu taki. To jest fajny nożyk. Tak zwaną, jak to niektórzy mówią, finkę albo coś w tym stylu. Też oczywiście z Neo. Moja jedna taka bardziej z ulubionych firm. No i tam jeszcze jest jedna paczka. Ale to będzie już na kolejny odcinek, kolejny testing. I jeszcze sobie zamówiłem te z Neo przy okazji, za parę groszy było, taką matę do siedzenia. Ona ma 30x40 pod tyłek. Proszę bardzo. Ktoś sobie może zobaczyć. Odporna tak na wodę. Gruba, odporna na mróz, leciutka i wymiary. Także polecam, fajna sprawa. A my zaczynamy się dalej bawić. Według danych palnik, tak jak widzimy, ma 2 kW. Odpalany piezo, jak to się mówi, czyli pstryk, bardzo fajne. Maksymalny pobór gazu obstawiam, bo to zawsze chyba tak jest podawane, 150 gram na godzinę. Regulacja i na zwykłe kartusze. Gdzie tu jest? Jeden ma 220, czyli na pełnym ogniu. Co nieco można pogotować, ale to rzadko kiedy się używa. No i wiadomo, gotowanie to jest kilka minut. Tutaj to samo, tak, kuchenka gazowa. No i to chyba tak. A tu mamy już opakowanie. Dobra, to Amela oficjalnie otwieraj. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Kilka karteczek. Mamy kuchenkę, tak. Proszę bardzo. Powiem wam, że za lekka to ona nie jest. Oczywiście nie mówię, że jest ciężka. Tylko to chodzi, że nie, że jakaś tam plastikowa. To wszystko jest blacha. O, dla udowodnienia, jeszcze raz rób. Oczywiście, bo to mogliby zrobić z aluminium albo z ABS-u, tak? Znaczy z aluminium z ABS-u. To z jakiegoś tego plastiku, tak? ABS albo coś takiego. No to wszystko ładne, twarde. Tak. Pokrętełko. O, pstryk. Z tyłu mamy oczywiście instrukcję, albo i nie, tylko mamy podstawowe dane. Montowanie jest bardzo proste. Tutaj mamy wejście z piptykiem. Ten piptyk łapie nam, tu wchodzi. Tutaj mamy zabezpieczenie. Wygląda bardzo prosto, wkładamy tu, ustawiamy na to i teraz proszę bardzo, gotowe, zamontowane. Tu mamy okienko rewizyjne, na to wygląda, tak, butla siedzi, żeby nie było, że jest podniesiona, jest puste. No i kuchenka,
teoretycznie jest gotowa do użycia. Tak, zaraz ją przetestujemy. Składanie butli też jest bardzo proste. Paluszek. Teraz butle odblokowujemy. Pójdzie do góry. Butla wyskakuje. Znaczy zabezpieczenie. No wyciągaj, wyciągaj. A, dobra. Bo to działa na takim czymś. O. Zamykamy. Chowamy. Ewentualnie zostaje nieschowana, ale my akurat mamy chwilowo nieporządek. Instrukcji nie będę wam czytał, bo tak naprawdę to są tylko, znaczy czytał, dwie strony. Tu mamy wszystko rozrysowane, no i my mamy tylko tutaj. Języków cała masa, ale miesza z tym. Kuchenka odpala się bardzo prosto. Mamy, przekręcamy. Ogień na maksa. A my sobie zmniejszamy tak jak trzeba. Na razie robimy sobie malutki. Będziemy masełko roztapiać. Także działamy. Mamy patelnię. Dawaj masełka. Na jednym czy na dwóch robimy? Możemy na jednym. Na jednym. O ty ty. Kurde, jedną ręką trudno. Trzymaj. Kręć. No masełko już zaczyna tancować, także proszę bardzo, patelnia jest dość gruba. A masełko już sobie się roztapia. Czekaj. Gaz mamy, nie widać, między żółtym a białym. Patelnia też bardzo dobra, nic nie przywiera. Troszkę przeschodzimy. Gaz mamy, proszę bardzo, nieduży. Na wszystko ładnie się smaży. Jajka gotowe. Wyłączamy. Mów, ile chcesz. Nie wiem. To żeby się podzielić. Mówię, że chcesz mniej, tak? No. Starczy jeszcze? Dobra, starczy. Patelnia też czysta. Jedzonko gotowe. Kucheneczka bardzo fajna, przenośna. Do tego właśnie mamy bardzo fajną skrzyneczkę. Także wkładamy. Zajmuje mało miejsca, przenośna. Na biwak, na kemping, do lasu. Przydatna. Dla mnie się bardzo podoba. No co tu więcej mówić? My się zabieramy za jedzenie. Tak? No. No, tak. No i co, więcej nie będę się już chyba rozgadywał. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że taki krótki materiał wam się podobał. Kuchenkę na pewno polecam, chociaż dopiero co użyta, ale na pewno będzie mi służyć długi, długi czas. Także smacznego i widzimy się w następnym odcinku. Hejka!